Czy masz świadomość? Można mieć wrażenie, że dla niektórych obserwatorów, zarówno biernych komentatorów, jak i aktywnie zaangażowanych w konflikt w formie zaopatrywania Ukrainy w broń oraz wspierających ją ekonomicznie, fakt, iż ta wojna trwać będzie długo, nie jest już czymś smutnym. Grzegorz Kołodko, Wojna i Pokój. Wojna w Ukrainie pokazuje, że dyskurs antywojenny jest niemal całkiem martwy. Poddany został systematycznej destrukcji i dziś niegdysiejsi krytycy bezsensownych wojen należą niekiedy do najbardziej nieprzyjednanych i najbardziej cnotliwych w swym mniemaniu agentów śmierci. Ofiary w ludziach nie wywołują w nich żadnej refleksji, podobnie jak coraz czarniejsze scenariusze przyszłości czy krytyczne opracowania źródeł i stawek tego konfliktu. Paweł Mościcki, Wirtualna Wojna Światowa. Zasada pierwsza, my nie chcemy wojny. Zasada druga, tylko druga strona jest odpowiedzialna za wojnę. Zasada trzecia, wróg ma oblicze diabła. Zasada czwarta, bronimy słusznej sprawy, a nie partykularnych interesów. Zasada piąta, wróg świadomie stosuje okrutne środki, my popełniamy tylko niechciane błędy. Zasada szósta, wróg używa zakazanej broni. Zasada siódma, ponosimy niewielkie straty, straty naszego wroga są ogromne. Zasada ósma, artyści i intelektualiści wspierają naszą sprawę. Zasada dziesiąta, nasza sprawa jest święta. Zasada dziesiąta, ci, którzy kwestionują propagandę, są zdrajcami. Anna Morelli, podstawowe zasady propagandy wojennej. Dzień dobry Państwu, z tej strony Rafał Górski, kolejny odcinek podcastu Czy masz świadomość w ramach tygodnika spraw obywatelskich. Dzisiaj Państwa i moim gościem jest profesor Grzegorz Kołodko, dyrektor Centrum Badawczego Transformacji, Integracji i Globalizacji, wykładowca Akademii Leona Kaźmińskiego w Warszawie oraz czołowych amerykańskich uniwersytetów, autor 38 książek i ponad 300 artykułów i referatów naukowych, maratończyk i podróżnik. Dzień dobry panie profesorze. Dzień dobry państwu. Panie profesorze, od początku wojny na Ukrainie różnił się pan od lansowanych w mediach głównego nurtu analityków, komentatorów wojskowych. Dał pan temu wyraz w książce Wojna i Pokój. Nie był pan właściwie ulubieńcem mediów. Proszę przypomnieć, co pan mówi i co się sprawdziło w przeciwieństwie do propagandy tak zwanych ekspertów, którzy mówili coś innego. No niestety chyba wszystko się sprawdziło tam, gdzie próbowałem kreślić pewne prawdopodobne scenariusze zmiany sytuacji. Ja nie zajmowałem się prognozami jako takimi, tylko próbowałem sam wpierw zrozumieć, o co w istocie chodzi, jak rozkładać akcenty i w jaki sposób podjąć dyskusję także z tymi, którzy chcą dyskutować i którzy chcą czytać, ale od samego początku podkreślałem, co dzisiaj jest już tak zwaną historią alternatywną, albo jak inni mówią skrótowo gdybaniem, że ta wojna, ten konflikt, ten tak karygodny, czasami używam określenia mocniejszego, haniebny najazd Rosji na Ukrainę był do uniknięcia. Z tym kiedyś będzie się rozprawiała zapewne historia, rozdając, miejmy nadzieję, bardziej sprawiedliwie niż to się dzieje obecnie, ciosy, kto za to odpowiada. Niektórzy wręcz twierdzą, ja się tak daleko nie posuwałem, że Rosja została sprowokowana do napaści na Ukrainę. Ja tylko twierdzę, że można było tego uniknąć, gdyby podjąć 2 lata temu, mniej więcej, trochę wcześniej, jeszcze kilkanaście dni przed agresją, rozmowy z Rosją, a nie oświadczać, że to, czego Rosja żądała, życzyła sobie, chciała czy oczekiwała, jak mawiali Amerykanie, Brytyjczycy, a Polacy, zwłaszcza ci z wierchuszki naszej politycznej za nimi, jest to tak zwany non-starter, a więc nie ma o czym gadać, nie ma o czym rozmawiać. Otóż trzeba było rozmawiać, dlatego że pewne życzenia czy obawy Rosji trzeba było zrozumieć. To znaczy można się z nimi nie zgadzać, ale jak ktoś się boi, a na przykład Rosja
jej przywódcy i istotna część rosyjskiego społeczeństwa, także masa ludzi mądrych i uczciwych, obawiała się tego, że zbliżanie się i otaczanie Rosji od wschodu kolejnymi państwami członkami NATO zagraża Rosji, bezpieczeństwu Rosji. Ja napisałem także w książce. Uważam to za nonsens, że NATO mogłoby zaatakować Rosję, jak również uważam konsekwentnie z wszystkimi tego następstwami. Za nonsens to, że Rosja może zaatakować NATO, czy też państwa NATO. Ale wywołano psychozę strachu. Ludzie się boją. Ludzie się boją w Polsce, w Estonii, w wielu innych państwach, no może nie w Stanach Zjednoczonych. Nawet szaleńcy nie mówią o tym, że Rosja może napaść na Stany Zjednoczone, ale Stany Zjednoczone także umiejętnie ich jastrzębie podsycają atmosferę strachu właśnie w państwach nadbałtyckich, czy w Polsce na tak zwanej wschodniej flance NATO, którą w związku z tym tak oczywiście trzeba wzmacniać, a to oznacza, że ludzie, podatnicy w tych krajach mają ciężko pracować i płacić podatki, aby wzmacniać sektor zbrojeniowy, który zakupuje głównie broń z importu, bo ona jest najwyższej, a jakże klasy, przede wszystkim broń amerykańską. O tym wszystkim jest w tej książce. Minęło już rok i 10 miesięcy. Za chwilę ze smutkiem będziemy odnotowywać dwulecie wojny na Ukrainie. I o tym też przecież w książce piszę, że są siły bardzo wpływowe, niestety również w naszej Polsce, w kręgach politycznych, medialnych, biznesowych, a także dyplomatycznych, w tym sensie, w jakim ta dyplomacja jest przedłużeniem złej polityki, którym po prostu zależy na tym, żeby ta wojna trwała. Ludzkie życie, materialne straty, one się liczą tylko na tej zasadzie, że to jest dobre do występowania w telewizji, w różnych talk showach, prawda, albo do przemówień w parlamencie czy na konferencjach prasowych. Natomiast okazuje się, że bardziej się liczy to, że my wzmacniamy nieustannie swoją obronność, jakby nam ktoś zagrażał. Chyba, że przyjąć założenie, że w rzeczywistości, gdybyśmy się nie uzbroili i nie podwoili z nawiązką udziału wydatków tak zwanych obronnych, mówię tak zwanych obronnych, bo z nich jest nie tak zwana, tylko po prostu marnotrawna. Gdybyśmy tego nie zrobili, to na nas by Rosja najechała. Przecież to jest kompletny nonsens z każdego punktu widzenia i historycznego, i obecnego, i przyszłościowego, ale taką psychozę wytwarzano. Wobec tego tam nie ma zdania, z którego ja bym się w tej książce krótkiej skądinąd wycofywał. Na pewno bym dzisiaj napisał trochę więcej, rozwinąłbym pewne wątki. No jednak coś zaobserwowaliśmy, coś się stało. Ale brniemy, także my, przez wspieranie Ukraińców w wojnie, której oni nie są w stanie wygrać, a Rosja, pomimo tego, że słusznie nałożyliśmy na nią karę moralną, polityczną i materialną w postaci bardzo daleko idących sankcji, radzi sobie pomimo tych sankcji i kontynuuje tę bezsensowną, absurdalną wojnę, pomimo że też nie jest w stanie jej wygrać. I jeśli ktokolwiek mówi, a ja mówię to tak, od 22 miesięcy, należy ogłosić bezwarunkowe zawieszenie broni, a nie zgłaszać postulaty, których druga strona w żaden sposób nie może przyjąć. I jeśli my uważamy, że nie ma racji, to z tego nic nie wynika. Ważne jest, co oni uważają. Trzeba dokonać zawieszenia broni i przystąpić do negocjacji. Ta wojna się skończy w ten sposób, że będą negocjacje i będą ustępstwa z obu stron. Wobec tego nie ma co czekać lat jeszcze następnych 12 albo 20 i czekać, aż do tych negocjacji dojdzie, tylko trzeba to szaleństwo ukrócić teraz. Ale do tego trzeba odważnych polityków, a nie tchórzy, którzy robią z siebie bohaterów, prawda, siedząc przed komputerami albo wygłaszając przemówienia w swoich odległych sejmach, senatach, parlamentach, kortezach, bundestagach, a tam ludzie giną. Ludzie giną. Wielu z nich zginęło, także cywilnych ofiar, zupełnie niepotrzebnie, bo nie zmieniło to ani pozycji strategicznej Rosji, ani Ukrainy. I ciągle się mami tą opinię publiczną możliwością zwycięstwa tej wojny, a to w Kijowie, a to w Moskwie, a to w Warszawie, a to w Brukseli, a to w Londynie, a to w Waszyngtonie. Natomiast ta wojna, żadna ze stron ani jej nie wygra, ani jej nie przegra. Jeśli już, to obie strony już przegrały, bo poniosły olbrzymie koszty humanitarne, materialne, choć racje moralne są po stronie Ukrainy. Ale powiadam, trzeba rozmawiać.
trzeba rozmawiać. Jeśli Rosjanie, a zwłaszcza dokładniej mówiąc Kreml, jak przywódcy, popełnili ten fatalny błąd, bo to był z ich punktu widzenia fatalny błąd, to teraz trzeba szukać sposobu, jak z tego wybrnąć, żeby było jak najmniej ofiar w ludziach i jak najmniej kosztów materialnych. Na razie, czego też się spodziewałam i sygnalizuję w tej książce, skoro ta wojna trwa, bo to się niektórym opłaca, zaczyna się pojawiać zmęczenie tym. Nie powiem znudzenie, ale tak, już teraz, co też cytujemy, pokazujemy, jest coraz jakieś mniejsze zainteresowanie tym, co tam się dzieje, a ponadto jest także, powiedziałbym, zmęczenie ekonomiczne. No, jak długo można ponosić te koszty, nie widząc ich efektów? Pół roku temu mówiono bardzo wiele o wielkiej nadchodzącej wiosennej, o wiosennej aktywności militarnej Ukrainy. Dziś już jest zima, minęło lato i jesień i na dobrą sprawę, no nie są to okopy Verdun, ale porównywałem to do czego innego w tej książce, co tak znakomicie pokazuje film według znakomitej książki Remarque'a Na zachodzie bez zmian, jak bezsensowne były lata całe, kiedy wykrwawiała się młodzież francuska, niemiecka, przede wszystkim w okopach I wojny światowej. I piszę także o tym w tej książce, że to może być bardzo długi konflikt, który zostanie zamrożony, a jak wyglądają zamrożone konflikty wtedy, kiedy się odmrażają, to widzimy to obecnie na przykładzie tej tragedii, jaka rozgrywa się w Gazie, gdzie praktycznie wszyscy mieszkańcy tego małego skrawka ziemi zostali dotknięci tym nieszczęściem, jakie ich spotkało wskutek ataku Izraela, który oczywiście, że musi zniszczyć Hamas, natomiast atak na Gazę, to już jest zupełnie inny temat, nie ma nic wspólnego z prawem Izraela do obrony. To po prostu, co Izrael robi w Gazie, to jest zbrodnia wojenna i tak należy oceniać. Należy oceniać i nazywać rzeczy po imieniu. I jest pytanie, jak wybrnąć z tamtego konfliktu i najogólniej odpowiedź znamy. Znamy ją od ponad 50 lat, od pierwszej wojny na Bliskim Wschodzie w roku 1967. Musi powstać niezależne państwo palestyńskie. W tej sprawie jest kilka rezolucji ONZ-u, które są notorycznie lekceważone przez Izrael, bez względu na to, jaki rząd bardzo na prawo czy trochę na lewo od centrum tam znajduje. I w tej sprawie znowu nic się nie może stać bez przyzwolenia, powiem więcej, nacisku amerykańskiego. Gdyby Amerykanie bardzo chcieli, nie doszłoby do haniebnego, brutalnego ataku Hamasu na Izrael i nie doszłoby do tamtej tragedii. Gdyby Amerykanie bardzo chcieli, 2-3 lata temu, nie mielibyśmy konfliktu na Ukrainie. Dlatego też w książce piszę o potencjalnych konfliktach. Pokazuję, gdzie mogą pojawić się kolejne punkty zapalne, a czasami sami jesteśmy zaskakiwani tym, że zaczyna coś mrugać ostrzegawczo, na przykład obecnie na granicy Wenezueli i Gujany, kiedyś Gujany Brytyjskiej. To jest jedyne państwo w Ameryce Południowej, gdzie językiem oficjalnym jest język angielski, a więc nie za bardzo można mówić o całym kontynencie jako o Ameryce Latynoskiej, bo akurat Gujana nie jest latynoska. Zresztą nie jedyne, bo jest jeszcze drugie państwo obok, a mianowicie Surinam, który kiedyś był Gujaną holenderską. Ale tam jest na razie pokój, tylko właśnie to pokazuje, że trzeba zawczasu, ex ante, wykazać się wielkim kunsztem dyplomatycznym i politycznym, a nie po nie w czasie liczyć straty materialne, przejmować się bardziej czy mniej przy całej obłudzie klasy politycznej stratami humanitarnymi. Te dziesiątki, setki tysięcy ludzi na wschodzie Ukrainy, w tym również Rosjan, którzy najechali ich, bo dostali takie rozkazy, tego można było uniknąć. Tego można było uniknąć. Jest pytanie, dlaczego tego nie uniknięto? Jest pytanie, co robimy, aby zapobiec ewentualnym konfliktom? Wszystkie są różne, ale trochę podobne także w przyszłości. No właśnie, do tego, co robimy, to za chwilę przejdziemy. Natomiast chciałbym pana spytać, bo motto książki Wojna i pokój, cytuję, tym, którzy walczą o pokój, nie szykując się do wojny. I pytanie jest takie, bo często słyszymy od polityków inne zdanie. Chcesz pokoju? Szykuj się na wojnę. Co pan na to?
Napisałem w tej książce, że to stare jak świat, prawdziwie mówiąc, ten świat, kiedy zaczęto uciekać się do wojny w konfliktach międzyludzkich na dużo, dużo mniejszą skalę niż ta, o której teraz tutaj mówimy. Napisałem wprost, że to jest jedno z najgłupszych powiedzonek, jakie powtarza się bezmyślnie, w sposób bardzo nieroztropny, powiedziałbym intelektualnie kompromitujących dla tych, którzy to głoszą. Sami tego nie wymyślili, tylko małpują albo papugują to, co ktoś powiedział. Nie, chcesz pokoju, szykuj się do pokoju. Trzeba odwrócić to rozumowanie. Natomiast chcesz pokoju, szykuj się do wojny. To jest wezwanie do zbrojeń. Natomiast ja pokazuję w swojej książce i w swoim myśleniu, że logicznie do sprawy podchodząc, trzeba utrzymywać równowagę napięć, równowagę militarną, aby zniechęcić potencjalnego agresora. Tylko cała sztuka polega na tym, aby utrzymywać tę równowagę na jak najniższym poziomie wydatków tak zwanych obronnych zbrojeń. Nie tak jak Polska, wydając już ponad 4% PKB, a więc w realiach roku przyszłego będzie to chyba już około 160 miliardów złotych, których to złotych brakuje na ochronę zdrowia, na podwyżki dla nauczycieli, na zieloną transformację, na poprawę infrastruktury, na walkę o czyste środowisko, na wszystko. Za chwilę się dowiemy, będzie brakowało w nowym budżecie nowej koalicji, nowego rządu, tylko na armaty, haubice, czołgi, samoloty i inny sprzęt, który ma odstraszyć jakiegoś wyimaginowanego agresora, tych pieniędzy starcza. Przecież odpowiedzią na to będzie odpowiedź tej drugiej strony, że się będzie zbroiła. Odpowiedzią na to, że USA wciąż przypisuje sobie rolę żandarma światowego i wydaje więcej na zbrojenia niż następne 10 państw razem z Chinami, z Rosją i z innymi znaczącymi członkami NATO, takimi jak Wielka Brytania, Francja, Niemcy, Włochy, Hiszpania, wszystkie te kraje są bardziej ludne i większe gospodarcze od Polski. No na to trzeba, nie trzeba się dziwić, że na to ktoś odpowiada. Jeśli zbroi się Izrael, no bo szykuj się do wojny, no to szykują się do wojny otaczającego państwa arabskie. Jeśli zbroją się Stany Zjednoczone, to zbroją się Chiny. Jak zbroją się Chiny, to zbroją się Stany Zjednoczone, czyli rozkręcono spirale. Spirale wydatków nazywanych obronnymi, znakomite jest 10 przykazań, które pan na początku zacytował. Nie znałem tego, ale z każdym z tych 10 punktów się zgodzę. Wytworzono taką psychozę i politycy na to się zgadzają. Powiedziałem, będąc we Wrocławiu, posłance z Lewicy, jak mogliście głosować razem z rządem już teraz odchodzącej koalicji szerokiej, tej tak zwanej prawicowej, pisowskiej, podnoszącą wtedy ustawowo, nie politycznie opcyjnie, w zależności od sytuacji, tylko na sztywno. To po prostu jest przepis, który trzeba wykonać. To jest obowiązek ustawowy dla każdego następnego rządu, tak długo jak ta ustawa obowiązuje, co najmniej 3% PKB. To mi powiedziała pani posłanka, panie profesorze, gdybyśmy zagłosowali przeciw, to by nas zmietli. Powiedzieliby, okrzyczeli nas ruskimi agentami. Taką psychozę strachu wytworzono. Inna atmosfera jest nieco w niektórych innych państwach, ale też, co pan tutaj przytacza, we wszystkich państwach, jakie znam, a znam ich mnóstwo, które zajęły aktywne stanowisko po tej stronie a to sinofobicznej, a to tej antyrosyjskiej. Ci, co mają wątpliwości i uważają, że to jest nonsens, szykuj się do wojny, jak chcesz pokoju, oni milczą. Chociaż niektórzy mają odwagę, żeby powiedzieć to, co myślą, łącznie z ludźmi wielkimi, wybitnymi. Tak, cytuję papieża Franciszka, na którego również w Polsce, tym naszym znakomitym katolickim społeczeństwie, nakrzyczano, kiedy on powiedział, nie wymieniał z nazwy organizacji, ale wiadomo, że chodziło mu o NATO. Dowiedziałem się, cytuję z pamięci, że pewna organizacja postanowiła wydawać na zbrojenia 2% dochodu narodowego, czy dochodów. To jest szaleństwo. No to ja napisałem esej do Rzeczpospolitej. Szaleństwo do kwadratu. Kiedy dowiedziałem się, że rząd premiera Morawieckiego, przy poparciu faktycznym tak zwanej demokratycznej opozycji postanowił wydawać co najmniej 4% na
tak zwaną obronę narodową. Wypowiada się przeciwko temu sekretarz generalny ONZ-u Guterres, ale okazuje się, że albo nie są słuchani, albo są lekceważeni, albo są marginalizowani, albo są ośmieszani. Dla mnie pewnym zaskoczeniem jest aktywność skądinąd z bardzo znanego w Polsce i nie tylko słynnego harvardzkiego, obecnie z University of Columbia profesora Jeffreya Sachsa, który kiedyś tutaj w Polsce doradzał przeprowadzać tak zwaną terapię szokową. On całkowicie zmienił pewne swoje poglądy i teraz zajmuje publicznie stanowisko, przy którym no, ja to jestem w ogóle umiarkowanie, no może nawet toleruję tę wojnę. On jest tak skrajnie antywojenny, on wręcz obarcza odpowiedzialnością i za to, że doszło do tragedii w Gazie i w Donbasie, nędzy amerykańskiej dyplomacji, brak determinacji z tamtej strony. Ja bym nie przeceniał potęgi wpływów amerykańskich, ale pozycja Stanów Zjednoczonych, polityczna, dyplomatyczna, militarna, finansowa, ekonomiczna, moralna jest taka, że pewne konflikty bez ich cichego przyzwolenia nie mogłyby mieć miejsca. Pewnym konfliktom mogliby zapobiec i czasami im się to udaje. Podobnie zresztą jak Rosjanom. Na przykład zasługą Rosjan jest to, że nie ma wojny obecnie pomiędzy Azerbejdżanem a Armenią. Sam będąc w Górskim Karabachu widziałem oddziały rozjemcze wojska rosyjskiego, które ich rozdzieliło, o czym u nas się oczywiście nie mówi. U nas się w ogóle w wielu rzeczach nie mówi, albo się wspomina tylko półgębkiem gdzieś tam na marginesie. Na przykład, że to jednak jest sukces dyplomacji chińskiej, że doszło do porozumienia pomiędzy Arabią Saudyjską, sunnicką, a szyickim Iranem, co było jakimś przełomem i najprawdopodobniej w tym haniebnym ataku bojówkarzy Hamasu na kawałeczek Izraela chodziło o to strategicznie, żeby storpedować te tak zwane porozumienia Abrahama, a więc nawiązywanie stosunków dyplomatycznych przez pewne państwa arabskie z Izraelem, do czego właśnie szykowała się Arabia Saudyjska, o czym nikt teraz nie mówi. Ale to trzeba było właśnie potęgi amerykańskich nacisków dyplomatycznych, ale także finansowych. USA finansuje Izrael, finansują ich olbrzymi budżet zbrojeniowy. Powiedzieć jednym, drugim, trzecim zaangażowanym w te potencjalne konflikty, że my nie chcemy tych konfliktów, to by ich nie było. Trzeba rozmawiać, słuchając tych, z którymi się czasami pryncypialnie nie zgadzamy, bo ludzie mają prawo się bać. Możemy zmieniać temat i mówić na przykład, czy my się słusznie w Polsce pytanie jest, kto to jesteśmy my, boimy fali imigracji, ludzi o innej kulturze, czy oni by nas wzbogacili poprzez swoje kultury, odmienne zwyczaje, obyczaje, religie, tak jak wzbogacili, aczkolwiek także stworzyli wiele problemów, a to w Stanach Zjednoczonych, a to we Francji, a to we Włoszech, a to w Wielkiej Brytanii. Ale ksenofobia polega na tym, że ludzie boją się obcych. No mają prawo się bać, ale ci, którzy trochę więcej rozumieją, trochę lepiej znają ten świat wędrujący, jak go nazywam, powinni rozmawiać, wyjaśniać, że nie ma się czego bać, a jeśli jest czego się bać, to pytanie jest, jak sobie z tym radzić w sposób pokojowy, a nie szykując się do wojny, bo wtedy ten amok już teraz wciąż u nas zimnowojenny, a gdzie indziej gorącowojenny, będzie trwał. Dzisiaj trzeba wielkich mężów stanów, polityków, których brakuje, żeby byli ludzie tej klasy, co Guterres czy papież Franciszek, najbliżej ich jest chyba prezydent Francji Macron, który powiedział, że lojalność aliancka to nie jest wasalizacja. A w innym konflikcie zimnowojennym powiedział, że my, mając na myśli zarówno Francuzów, jak i Unię Europejską, nie powinniśmy stawać się stroną w konflikcie USA-Chiny. Ma rację. My nie jesteśmy stroną tej zimnej wojny amerykańsko-chińskiej, tak, zainicjowanej znowu przez Stany Zjednoczone i nasza sojuszniczość w stosunku do Stanów Zjednoczonych też nie oznaczać powinna serwilizmu, służalczości. A częstokroć tak to wygląda w przypadku niektórych przywódców politycznych z samej wierchuszki i nie wiem, czy się można tutaj spodziewać istotnego zwrotu, bo na razie nie widzę jakichkolwiek sygnałów ze strony koalicji bardziej skomplikowanej, która obecnie przejmuje władzę.
Panie profesorze, wspomniał pan o tym, że nie, nasza opinia publiczna nie jest informowana, że pewne fakty nie przedostają się do nas, obywateli. Tutaj przypomina mi się film Johna Pilgera, dokument Wojna, której nie widzisz. On tam podejmuje tematykę skoszarowanych dziennikarzy, na przykładzie wojny w Iraku, pokazując, że ci dziennikarze zamiast dochodzić prawdy, powtarzali lub wręcz potęgowali kłamstwa i punkt widzenia wojska i rządu. I tutaj pytanie, czy pana zdaniem ze skoszarowanymi dziennikarzami mamy też do czynienia przy okazji wojny na Ukrainie? Toczy się wojna z gotówką. Prowadzą ją banksterzy, rządy i korporacje. Likwidacja gotówki to odebranie ci wolności wyboru. To wykluczenie tych, którzy nie chcą lub nie mogą korzystać z kart. To kontrola i inwigilacja tego, co robisz. Małymi krokami zabierają ci wolność. Za kilka lat będziesz uzależnionym od państwa i banksterów, 100% kontrolowanym, nowoczesnym niewolnikiem. A jeśli będziesz niewygodny dla władzy, to twoje konto zostanie po prostu zablokowane. Bądź czujny. Gotówka to wolność. Bronimy gotówki przed likwidacją. Wejdź na brońgotówki.pl i pomóż nam. Moim zdaniem bezsprzecznie tak. Są różni dziennikarze, są ludzie wybitni w tej branży, także na wskroś uczciwi i bezkompromisowi, ale są i tacy, którzy po prostu wykonują to, co im zlecają ich szefowie, naczelni, bądź ich sponsorzy, bądź ich finansiści, bądź są też i tacy, którzy po prostu są uwikłani ideowo. Ludzie mają swoje wartości, ludzie mają swoje poglądy i te poglądy czasami mogą być jednostronne czy tendencyjne, ale napisał mi pewien wybitny amerykański, jeden z najwybitniejszych amerykańskich profesorów, jak zapoznał się z moim punktem widzenia, to może było rok temu. Ja nawet zachowałem sobie ten cytat, bo może kiedyś się nim posłużę, a na razie dlatego, że zachowałem, nie powiem jakie to jest nazwisko. Nie, to nie jest Jeffrey Sachs, to jest człowiek moim zdaniem dużo wybitniejszy jako ekonomista. To on napisał, że podziwia moją odwagę, a on zamknął się, cytuję, bo jak próbowałby się w ogóle odezwać, to natychmiast zostanie skasowany. A on ma poglądy właśnie, no nie pacyfistyczne. Ja też nie jestem pacyfistą. Ja napisałem również w tej książce. Pomiędzy pacyfizmem a militaryzmem jest spektrum. Pytanie jest, gdzie się znaleźć? To nie jest gdzieś po środku, ale jeśli już, to ja jestem zdecydowanie bliżej pacyfizmu niż militaryzmu. Ja nie głoszę poglądów takich, że trzeba prowadzić to, co zrobili na przykład w Ameryce Środkowej Kostarykanie, którzy już wiele, wiele lat temu konstytucyjnie zlikwidowali armię i wydatki zbrojeniowe. Tam nie ma armii i jest to najlepiej funkcjonujący kraj w Ameryce Środkowej, a problemy mamy i w Panamie, i w Nikaragui, i w Salwadorze, i w Gwatemali najprzeróżniejsze. Blisko nas mamy na przykład Austrię, która znakomicie funkcjonuje, no tak, na styku wschodu i zachodu, nie jest członkiem NATO, choć niektórym teraz też przychodzą do głowy szalone pomysły, że w ślad za moim zdaniem błędem popełnionym przez Szwecję i przez Finlandię powinna Austria przystąpić do NATO. To jest tylko napędzanie wody na młyn amerykańskiego hegemonizmu i tego militaryzmu, także zachodniego, szerzej niż zachodnioeuropejskiego. W mniejszym stopniu tutaj rolę odgrywa północna część Ameryki Północnej, czyli Kanada. Ale już o tym serwilizmie mówiłem. A więc dobrze, niech będzie NATO, tylko pytanie jest, czemu ono ma służyć? Jak się okazuje, nie jest w stanie zapobiec pewnym konfliktom i na dobrą sprawę przedłuża je. To jest pytanie, co dalej robić? Rozmawiać, mówię, raz jeszcze rozmawiać. I w tej sytuacji trzeba skłonić jak najszybciej Kijów i Moskwę, żeby zaczęli z sobą rozmawiać i doszli do porozumienia na swoich warunkach, a nie na warunkach Warszawy, Londynu, Brukseli czy Waszyngtonu. My nie mamy tutaj wychodzić przed orkiestrę i się mążyć. To jest w jakimś stopniu nasz konflikt, bo nas dotyczy. Dotyczy nas, bo jest blisko nas, dotyczy nas, bo my go współfinansujemy po stronie słusznej, po stronie Ukrainy, bo Ukraina ma rację. W tym całej wojnie, tak na dobrą sprawę, jedyni, którym chodzi o to, co mówią, to są Ukraińcy. Oni bronią swojej integralności, swoich terenów,
swojej niezawisłości. A potem to wszystko, co słyszymy, to już jest po prostu propaganda i gadulstwo, że my walczymy o obronę demokracji, wolnej Europy, że jak Ukraina się nie obroni, to potem będzie Rosja napadać na inne kraje. To jest po prostu mambo jumbo, bla, 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 jakby powiedziała Greta Thunberg na inny temat się wypowiadając w związku z ocieplaniem klimatu. I teraz to przekazują nam dziennikarze albo media. Teraz jest pytanie, dlaczego? Dlaczego? Czy dlatego, że dali się sami otumanić? W wielu przypadkach tak. Czy dlatego, że im się to po prostu opłaca? Powiem Państwu historyjkę z zupełnie innych czasów. Kiedyś, gdy byłem wicepremierem, ministrem finansów na konferencji prasowej, wyjaśniłem dziennikarzom, których zaprosiłem, na czym polega istota, założenia, cele, jakie będą koszty i jak byśmy chcieli rozłożyć te koszty i korzyści programu naprawy finansów Rzeczypospolitej. A potem zaprosiłem na tak zwaną kawę redaktora naczelnego jednej z gazet, z którą miałem jako takie dobre stosunki i mówiłem, no widzi pan redaktor, słyszał pan, wyjaśniłem wszystko, nie dałem się sprowokować, grzecznie na niegrzeczne pytania, czasami impertynenckie odpowiadałem i teraz mam nadzieję, że chociaż trochę oni przekażą jutro słuchaczom, czytelnikom, widzom. A pan redaktor się uśmiechnął, mówi, panie profesorze, w czwartym rządzie jest pan wicepremierem, pan taki naiwny. Co pan im powiedział, to oni się teraz dowiadują od swoich naczelnych. Tak. I potem się przekonałem, jak mi służby moje przyniosły serwis, przegląd tak zwany prasowo-medialny, co powiedziano, o co temu Kołodce chodzi w tych jego reformach. Tak, oni się o tym dowiedzieli od swoich redaktorów naczelnych. Wobec tego jest coś takiego, co przyjęło się od Waszyngtonu do, powiedziałbym, Warszawy. To trochę inaczej wygląda w Seulu, w Tokio, w Delhi, a na pewno już w Pekinie. Tam to diktum takie na modę amerykańską rzadziej, trudniej się przebija. Otóż częstokroć właśnie jest tak, że nam się mówi to, co ci, którzy mówią, piszą, uważają, że chcielibyśmy, żebyśmy usłyszeli. Byłem niedawno w Poznaniu w zupełnie innych okolicznościach, choć tam też o wojnę pytano, było to znakomite forum rolników i agrobiznesu. I nocowałem w Poznaniu. I w związku z tym, szykując się do snu, pstryknąłem na ten telewizor i włączyłem raz TVN24, a raz TVP Info. To są dwa kraje. To są dwie zupełnie różne rzeczywistości. Chociaż akurat w tym amoku zimnowojennym mówią jakby tym samym tonem. To właśnie mnie zdumiewa. Tutaj nie ma tego, że ci mówią tak, a tamci mówią tak. W każdej innej sprawie oni mają zdania czasami antypodyczne. A w tej wszyscy jadą na tym wózku militarnym siłą rozpędu, bo albo się to opłaca, albo właśnie nie zastanowili się głębiej, albo się boją, albo jak to się mówi, no panie profesorze, no niech pan będzie realistą. Każdy chce z czegoś żyć i mieć spokojną pracę. I tu nie może być spokoju. Tu jest potrzebne także wielkie sprzeciwianie się ze strony intelektualistów. To jest bardzo ciekawe, że na przykład w żadnym kraju jeszcze nie ma takiego ruchu antywojennego, jak był w Stanach Zjednoczonych w czasie ich brudnej wojny w Wietnamie. Może dlatego, że byli wtedy zaangażowani bezpośrednio, że ginęli American Boys, a teraz nie giną, ale za chwilę wszyscy będą mieli serdecznie dosyć finansowania wojny, która jest nie do wygrania, która jest wojną absurdalną, co nie oznacza, że należy ustąpić rosyjskiemu agresorowi. Należy ich zmusić, raz jeszcze, Moskwę i Kijów, Kijów i Moskwę, do tego, żeby przestali wydawać rozkazy, że mają do siebie strzelać, usiedli do stołu i negocjowali. I jeśli te negocjacje doprowadzą do tego, że część terytorium ukraińskiego przed 2 laty, czy nawet przed 8 laty, przed zajęciem albo aneksją, albo jak ktoś woli, przywróceniem Krymu do Rosji, bo kiedyś był rosyjski, pozostanie pod kontrolą rosyjską, to jeśli Ukraińcy na to się zgodzą, to my mamy po prostu pod tym, mamy się do tego dołączyć. Mamy się zgodzić na to, na co Ukraińcy się zgodzą. Dla mnie najważniejsze jest to, żeby nie zginęło następne, nie wiem, 100 tysięcy, ćwierć miliona, pół miliona młodych głównie ludzi na Ukrainie, Ukraińców i Rosjan. Bo przytłaczająca większość tych, co są na froncie, oni nie chcą być na tym froncie. Nie wiem, czy pan zna te dane. Ja byłem
trochę zdziwiony. No mówi się, że z Rosji to uciekło przed zaciągiem wojennym Putina nawet i milion ludzi. Sądzę, że jest to jakaś przesada, ale na pewno są to setki tysięcy. Uciekali gdzie się dało. Kto potrafił, to do Finlandii przez Estonię, a kto nie potrafił na zachód, to na przykład do Uzbekistanu czy chociażby do Kazachstanu. To było dużo łatwiej, bo tam mogli pojechać bez wizy. Ale na przykład w ciągu pierwszego z kawałkiem roku wojny we wschodniej Ukrainie ponad 20 tysięcy młodych ludzi w wieku poborowym, tych, którym nie wolno wyjeżdżać z Ukrainy, aby byli wzywani do armii, uciekło przez rzekę do Mołdawii i dalej, a ponad 20 tysięcy zostało zatrzymanych, aresztowanych i siłą wdrożonych do armii. Oni nie chcą walczyć, oni uważają, że to nie jest wojna ich, że to nie jest godne ryzykowania własnym życiem. Inaczej uważają politycy. Ten konflikt jest rozwiązywalny bez następnych setek tysięcy istnień ludzkich i setek miliardów dolarów po wszystkich zaangażowanych stronach. Tylko trzeba takich polityków, jak mieliśmy wtedy, kiedy zakończono tamte wojny i tamtą zimną wojnę. Ja też pokazuję to w książce. W 90 roku, 1990, kiedy dzięki wielkości Gorbaczowa, a także Reagana czy Thatcher, którzy to prezydent i premier byli bardzo daleko od moich sympatii, jeśli chodzi o poglądy ekonomiczne, ale akurat w tej sprawie, podobnie jak kanclerz Kohl, prezydent Francji Mitterrand, powiedzieli dosyć tej absurdalnej zimnej wojny i zmniejszono wydatki wojskowe, nazywane także wtedy obronnymi, bo tak jak to jest w tych 10 przykazaniach, wszyscy się bronią, nawet najwięksi agresorzy, z biliona 600 miliardów dolarów w skali światowej na około bilion do roku 96. W ciągu 6 lat o 1/3. Dzisiaj wydajemy na świecie na wydatki wojskowe 2,4 biliona dolarów, a z czego Polska no już tak gdzieś prawie w przyszłym roku 40 miliardów, a więc małą cząstkę tego, ale ponadprzeciętnie dużo. Jesteśmy tutaj bardziej, że tak powiem, wojowniczy niż nawet same Stany Zjednoczone. Trzeba to zmniejszyć, trzeba to odwrócić. Dzisiaj czekam na wielkiego polityka. Okazuje się, że nie może to być ze względów oczywistych. Sekretarz generalny ONZ-u, wybitny intelektualista, jeden z nich odszedł, na przykład Kissinger. Przecież to, co mówił Kissinger ostatnio, jeśli chodzi o wojnę ukraińską czy Bliski Wschód, to ja zgłoszę podobne poglądy, więc Kissingerowi też się za to oberwało. Ja bym chciał, żeby coś takiego zaczął głosić na przykład prezydent Stanów Zjednoczonych. No ale jeśli wróci Trump, to będzie niezwykle ciekawe, bo on powiedział, czego oczywiście nie zrobi, że on skończy wojnę na Ukrainie w ciągu 24 godzin, ale on wstrzyma finansowanie zbrojenia Ukrainy, co może być punktem zwrotnym i to też nie jest najlepsze rozwiązanie, dlatego że trzeba po prostu skłonić jednych i drugich do tego, powtórzę po raz trzeci, żeby z sobą negocjowali. Jest wielkim dla mnie rozczarowaniem prezydent Biden, który na dobrą sprawę kontynuuje linię swojego poprzednika, a będąc na wielu odcinkach od niego lepszym, a więc tej militaryzacji, moim zdaniem dlatego, że wytłumaczono i Trumpowi, i Bidenowi, co ty? Ty nie wiesz, co to jest kompleks militarno-przemysłowy? Przecież was wielki poprzednik, generał Eisenhower, bohater II wojny światowej, to on w pierwszy raz użył tego określenia i przestrzegał Amerykanów i świat przed wpływami kompleksu militarno-przemysłowego. I jak pan redaktor pyta o media, albo jak ja mówię o polityce, to ja zawsze do tego dodaję. Kompleks militarno-przemysłowy ma wielkie interesy w tym, żeby utrzymać jak największe napięcia, a od czasu do czasu gorące wojny, ale daleko od swoich granic, od swoich posiadłości, od swoich fabryk, od swoich pałaców, willi i tak dalej, żeby były zamówienia na ich produkcję. No i tu Stany Zjednoczone są potęgą, a to jest zatrudnienie, a to są zyski. Ja tu mam także wykres, który pokazuje, jak te wielkie koncerny amerykańskie, Lockheed, inne, jak im wzrosły notowania ich akcji na giełdzie nowojorskiej. Złoty interes, rączki zacierać. Oni liczą pieniądze, panie redaktorze, a nie ofiary śmiertelne tych konfliktów. Na tym polega problem. No właśnie, no właśnie, już jesteśmy przy Stanach Zjednoczonych. Z analiz wynika, że spośród 50 największych think tanków USA pieniądze od producentów broni pobiera aż 79%.
Jak pan to skomentuje? Ja tylko dodam, że na przykład Instytut Studiów nad Wojną, bardzo często notowany w polskich mediach, jego przekazy, ja się z nimi spotkałem zarówno w polskim Radiu 24, jak i w TOK FM-ie. No po prostu bardzo, też jest finansowany przez producentów broni. Tak to jest, niestety, tylko o pewnych rzeczach my wiemy, coś jest jawne, a coś jest bardzo zakamuflowane. To nie jest taki prymityw, że koncern zbrojeniowy daje w kopercie pieniądze, nie wiem, senatorowi, czy członkowi Izby Reprezentantów, albo poczytnemu redaktorowi jakiegoś tygodnika. Są tak zwane think tanki, są instytuty. Tak, są niestety ludzie także w moim środowisku nauk społecznych, politolodzy, socjolodzy, tak, niestety również ekonomiści. Są granty, są partie, są stronnictwa. Jest wiele kanałów, przez które mogą płynąć pieniądze, które są gratyfikacją za pewne poglądy, za lansowanie pewnych poglądów, które są korzystne dla tego właśnie kompleksu militarno-przemysłowego, jego kadry kierowniczej, jego właścicieli, akcjonariuszy. I jak zajrzymy, kto finansuje jakie partie, w jakim stopniu, to jest monitorowane, to jest regulowane we wszystkich przyzwoitych krajach, bo pamiętajmy o tym, że ten militaryzm także jest bardzo silny w krajach, które z demokracją i przejrzystością stosunków politycznych niewiele mają wspólnego, a to w Egipcie, a to w Chinach, a to w Arabii Saudyjskiej, czy w wielu innych państwach, które no mają od czasu do czasu wybory. Ja wiem, jak na przykład w Nigerii czy w Republice Południowej Afryki, ale one się kierują różnymi innymi kwestiami. Nie ma czasu o tym mówić. To jest też bardzo ciekawe, dlaczego taki miękki stosunek do rosyjskiej agresji mają niektóre państwa tak zwanego globalnego południa. A to dlatego, że one po prostu nie darzą zaufaniem. One uważają, że to jest hipokryzja, co głoszą Stany Zjednoczone, Francja, Wielka Brytania, przede wszystkim politycy tych krajów, bo pamiętają tam jeszcze ludzie o tym, jak byli ciemiężeni w czasach, kiedy te państwa były metropoliami kolonialnymi, a ich walkę narodowo-wyzwoleńczą wspierały właśnie pieniądze i doradztwa, a także pieniądze pochodzące zdecydowanie częściej ze Związku Radzieckiego, obecnie kojarzonej w tej polityce wielkiej z Rosją, choć Rosja to było tylko 70% w sensie gospodarczym Związku Radzieckiego, w mniejszym stopniu z Chinami. Co jest inną kwestią, czasami niektórzy zachowują się w sposób no, bardzo ciekawy dla analityków, a ja uważam, że także z punktu widzenia politycznego, no godne uznania. Tu bym zwracał uwagę na Indie. Indie znakomicie prowadzą swoją grę geopolityczną, nie będąc ani pro, ani antyrosyjskie, ani pro, ani antychińskie, ani pro, ani antyamerykańskie, choć Amerykanie robią co mogą, żeby stały się one bardziej antychińskie i antyrosyjskie ze względu na swoje interesy, gdyż Stany Zjednoczone cały czas wychodzą z założenia, że ich potęga ma polegać nie tylko na tym, że naturalnie wskutek technologii, wskutek potęgi kapitału finansowego, a nade wszystko kapitału ludzkiego są tą potęgą światową, ale tam są tacy też politycy, którzy myślą w tych kategoriach, no niech ta nawet Unia Europejska nie będzie zbyt silna, dlatego że my mamy być najsilniejsi. Trzeba zrozumieć w tej grze geopolitycznej, że czas hegemonii USA skończył się bezpowrotnie i trzeba również zrozumieć, że nie nadchodzi czas jakiejkolwiek innej hegemonii, a już na pewno nie chińskiej. A o rosyjskiej to nawet nie ma co mówić, bo Rosja wskutek tego swojego fatalnego błędu w postaci najazdu na Ukrainę karłowa cieje, choć tak cały czas jest wielką potęgą militarną, terytorialnie największym krajem świata, w związku z czym ma najwięcej zasobów naturalnych, jest członkiem Rady Bezpieczeństwa ONZ-u i jednak dysponuje dużym potencjałem ekonomicznym, choć technologicznie jest nawet w stosunku do Chin, w których zaczyna mieć pewien kompleks zacofana. Ten świat w przyszłości jest światem pluralizmu, światem wielofilarowym czy wielobiegunowym, jeśli tak można powiedzieć, w którym się wszyscy możemy zmieścić w sposób pokojowy. Ale to, co pokazuję w książce i przed czym przestrzegam, na krótkośrednią metę, to jest właśnie ta no, krótka meta. No, 2 lata jeszcze nie minęły od najazdu Rosji na Ukrainę. To grozi eskalacją. I niektórzy dzisiaj widzą,
że ryzyko to jest duże, bo Ukraińscy zaczynają atakować także pewne punkty infrastrukturalne w Rosji, nawet daleko od granicy, utrudniając zaopatrywanie frontu antyukraińskiego. Co od strony militarnej można zrozumieć, ale znowu, akcja wywołuje reakcję. To się może wymknąć spod kontroli. Mamy inne niebezpieczne sytuacje. Natomiast na dłuższą metę, i o tym też w książce piszę, i to jest dla mnie najważniejsze, to jest moja teza. Wobec tego jeszcze raz ją głośno powiem. Jest skrajnie mało prawdopodobne, wręcz nieprawdopodobne, aby w sposób pokojowy i demokratyczny udało się skutecznie sfinansować przeciwdziałanie zgubnego ocieplania klimatu bez zmniejszenia wydatków zbrojeniowych nazywanych obronnymi. Jeszcze raz, jeśli będziemy utrzymywać wysoki poziom wydatków na zbrojenia, nie starczać będzie w Polsce, w USA, w Chinach, w innych wielu krajach, także we wspomnianych Indiach, Republice Południowej Afryki, Arabii Saudyjskiej, Turcji, Brazylii, niech pan je wymienia. Byłem w ponad 170, wiem jak to marnotrawstwo wygląda. Nie ma pieniędzy na zieloną transformację, no bo musimy się bronić, bo barbarzyńcy u naszych bram. Podkręca się tą śrubę i dlatego teraz widzimy, mamy kolejny COP, Conference of Partners w Dubaju, COP28, i ci, którzy krytycznie się temu przyglądają, ja do nich także należę. No niestety, nie ma przełomu tak potrzebnego, tak oczekiwanego. Kolejny rok minął, znowu nie zrealizowano tego, do czego się zobowiązano. I teraz jak to do czego przychodzi, to zobaczy pan, że w budżecie przyszłorocznym państwa polskiego pod nowym rządem, pod nową koalicją, wydatki na tak zwaną obronę narodową dalej będą przekraczały 4%, a na wiele wydatków poprawę warunków w sferze kapitału ludzkiego, warunków pracy i zarobków, pielęgniarek, lekarzy, nauczycieli, wychowawców, nie będzie starczało tych pieniędzy, a na import, ja wiem, koreańskich czołgów czy amerykańskich samolotów starczy, bo musimy, dlatego że, już powiedziałem, to, że wydajemy ponad 4%, to jest opcja polityczna, ale to, że trzeba wydać co najmniej 3%, to jest obowiązek ustawowy. Jeśli rząd tego nie wyda, to złamie ustawę, a za to jest, prawda, Trybunał Konstytucyjny. Ustaw nie należy łamać, natomiast nie należy uchwalać ustaw, które na dobrą sprawę, na dłuższą metę szkodzą społeczeństwu, państwu i gospodarce, choć ludzi się utumania, że służą jego interesom. Nie, służą interesom lobby militarno-przemysłowego z jego zapleczem politycznym i medialnym. Wspomniał pan o tym, że nie ma obecnie takiego ruchu antywojennego jak kiedyś, kiedy, nie wiem, pamiętamy czasy Wietnamu, wojny w Wietnamie. Pana zdaniem, jak dzisiaj możemy walczyć z grupami interesu, które są zainteresowane permanentną wojną? Takiego ruchu nie ma. Uważam, że także z tego powodu, że jest inny ruch. Jednakże w tamtych latach, pół wieku temu, kiedy demonstrowano przeciwko wojnie tu czy tam, gorącej, nie było ruchu, który teraz jest. Przeciwko niszczeniu środowiska naturalnego, przeciwko szkodliwemu ocieplaniu klimatu. I dzisiaj olbrzymia część energii społecznej, politycznej, zwłaszcza młodszych pokoleń, tutaj jest ukierunkowana. No, powiedzmy tak obrazowo, trudno chodzić na dwie demonstracje dziennie, prawda? Chodzi się na tą klimatyczną, ale to się zmieni. To się zmieni także, chociaż to jest dla mnie smutne, choć jestem ekonomistą, to może właśnie smutne nie powinno być, tylko naturalne. To się zmieni z powodów może bardziej ekonomicznych niż moralnych. Moim zdaniem wstyd nie demonstrować, nie opowiadać się przeciwko zgubnym, absurdalnym wojnom i temu amokowi zimnowojennemu. Natomiast najprawdopodobniej ludzie zaczną przeciwko temu protestować w ten czy inny sposób. Jak dojdą, zobaczą, że podatki płacą wysokie, a w Polsce, ja wiem, kolejki do lekarza strasznie długie są nadal. I wreszcie ktoś im powie. Pieniądze wydaje się publiczne tylko raz. Jeśli wpierw rząd populistyczno-nacjonalistyczny, a teraz rząd niby proeuropejski, probiznesowy, wychodzący z demokratycznych wyborów, zdecyduje się zwiększać udział wydatków na militarnych,
tak zwanych obronnych w produkcie krajowym brutto, to to jest arytmetyka, a nie polityka. Musi zmniejszyć udział procentowy wydatków na coś innego. Do tej pory nie usłyszałem od żadnego z polityków jakiejkolwiek orientacji. Na co? Jeśli zwiększyliśmy udział wydatków na wojsko z 2 do 4%, to na co zmniejszyliśmy udział wydatków o te 2 punkty procentowe? Na ochronę zdrowia czy na oświatę, na kulturę czy na naukę, na dyplomację czy na zieloną transformację, na inwestycje w kapitał ludzki czy w twardą infrastrukturę niezbędną przemysłowi, przedsiębiorcom do funkcjonowania i ludziom do przemieszczania się. To trzeba to odpowiedzieć, tylko to trzeba być odważnym politykiem, a nie tchórzem. A jak nie, to my to sami wydobędziemy. No zobaczymy, jaki jest ten budżet i policzymy. I wtedy trzeba to doprowadzić do opinii publicznej. A tutaj są media. Dialog się prowadzi z opinią publiczną za pośrednictwem mediów. Mało kto z nas ma okazję, żeby spotkać się, ja wiem, z grupą prawie 1000 rolników i ludzi agrobiznesu, co ja miałem taką okazję tydzień temu. Prowadzę wykłady, spotykam się, dyskutujemy. Teraz mamy podcast, ileś osób tego, mam nadzieję, posłucha. Ale tak to media decydują. Także no pan jest człowiekiem mediów. Pan akurat, za co dziękuję, zaprosił mnie do tej rozmowy i doprowadzi to do tych, którzy chcą tego słuchać. Ale z pewnego punktu widzenia pewnych ludzi się w ogóle nie zaprasza. Mnie czasami pytają, mnie właśnie pytano tydzień temu w Poznaniu, panie profesorze, dlaczego pana tak w ogóle nie ma w telewizji? No bo moje poglądy, panie redaktorze, są z pewnych powodów nie tyle niecenzuralne, one są politycznie niewłaściwe. Otóż mnie mało interesuje tak zwana poprawność polityczna, political correctness, mnie interesuje poprawność i słuszność merytoryczna. Ja mam bardzo silne argumenty za swoim sposobem analizy i syntezy, za swoją argumentacją, ale ten mechanizm działa tak, ta potęga tego kompleksu militarno-przemysłowego z jego zapleczem polityczno-medialnym, że te głosy mają być wyciszane. No na szczęście mamy dzisiaj media społecznościowe, więc można robić coś od tej strony. Ta atmosfera się zmieni, choć wolałbym jeszcze raz, powtórzę, wolałbym, żeby to było ze względów moralnych, etycznych. Trzeba unikać zabijania się nawzajem w absurdalnych wojnach, które się komuś opłacają, a dojdzie do tego być może właśnie z tych przyczyn ekonomicznych, że dojdziemy do wniosku, że nas po prostu na to nie stać. No właśnie, jeszcze dwa pytania. Pierwsze z tych dwóch to jak właściwie żyć w takim świecie, który nas naprawdę różni. My jesteśmy po prostu różni, mamy różne interesy, różne metody działania. I po prostu się różnimy. Jak żyć? Jak już powiedziałem w innym kontekście, słuchać. To znaczy, zanim rzucisz słowem, już nie mówiąc o kamieniu albo oddasz strzał, zastanowić się, dlaczego ktoś inny podchodzi do czegoś w sposób taki, który my uważamy za absolutnie nieakceptowalny, za idiotyczny, za niegodny jakiegokolwiek zastanowienia. Ja nie mówię, żeby chrześcijanie nawracali muzułmanów na swoją wiarę albo odwrotnie, bo tego się nie da zrobić i od tego już nie jedna wojna na świecie wybuchła, ale ja jestem akurat ze świata akademickiego, intelektualistów i jak ktoś mi mówi, że 2 razy 2 jest 5, to ja jeszcze raz się zastanawiam i liczę, ile to jest 2 razy 2 i jestem utwierdzony w przekonaniu, że to jest 4, to staję w obliczu następnego pytania. Ten ktoś, przecież jest człowiek wykształcony, odczytany. Dlaczego mówi, że jest 5? Próbuje przekonać, nie udaje się. To wtedy mam do wyboru, on ma do wyboru, bo jest w błędzie, bo jest w błędzie, bo nie ma racji. 2 razy 2 jest 4. Albo się myli, albo kłamie. No więc wpierw słuchając tego, co kto mówi, jeśli nam to trąci tym, że to chyba nie jest tak, to chyba jest jakiś lobbying, to jest chyba jakiś punkt widzenia grup specjalnego interesu. On chyba mówi o tym, ale chodzi o coś innego. Mówi o tym, żeby było sprawiedliwie, ale tak naprawdę chodzi o to, żeby było dla niego opłacalnie. Mówi o podatku liniowym, ale przecież chodzi o to, żeby sam płacił niższe podatki, a ja będę płaciła wyższe i tak dalej. Trzeba się nad tym zastanawiać, to wtedy jest pytanie następne. Czy ten ktoś się myli, czy kłamie? I to jest bardzo trudne dojść do takiego wniosku, ale jak już wiemy, że ktoś kłamie, czyli krótko mówiąc, świadomie głosi nieprawdę,
czyli nas okłamuje, nas oszukuje, nas próbuje wodzić za nos, to teraz jest następne pytanie. Ze względów ideologicznych wierzy w te swoje nieprawdziwe stwierdzenia, czy po prostu robi to z premedytacją, bo się to opłaca. Nawet sposób taki, że jak tego nie powie, to go wyrzucą z pracy. Przecież jak te panie czytają z bębna w tych dziennikach telewizyjnych te wiadomości, to przecież one to robią bezmyślnie. One są ładne, eleganckie, prawda, ci panowie też. I czytają to, co im napisano. O, i to jest kontrolowane. I jak powiedzą, ja tego nie będę czytała, to po prostu w tym momencie muszą sobie szukać pracy mniej atrakcyjnej niż bycie gwiazdą w telewizji. Tak działają te mechanizmy. Czyli tu jest olbrzymia odpowiedzialność ludzi dobrej woli, tylko właśnie problem polega na tym, że wszyscy uważają, twierdzą, że oni są ludźmi dobrej woli. Więc pan pyta o rzecz niezwykle skomplikowaną, jak odróżniać prawdę od kłamstwa, postęp od konserwy, ziarna od plew. Cały rozdział napisałem w tej książce Wędrujący świat pierwszy. Skąd się bierze prawda, błąd i kłamstwo w ekonomii i polityce i jak sobie z tym poradzić? No to sięgnijcie państwo i do tej książki, ona jest dosyć długa, bo o tej Wojna i pokój pewien złośliwy dziennikarz napisał, że Wojna i pokój to najwybitniejsze dzieła zarówno Lwa Tołstoja, jak i Grzegorza Kołodko, tyle że w tym pierwszym przypadku u Tołstoja, w jego dorobku, to jest jego najdłuższa książka, a w przypadku profesora Kołodko najkrótsza. A Wojna i pokój jest moją najkrótszą książką, a Wędrujący świat jest kilka razy dłuższy i warto do niego sięgnąć, no bo ten świat wędruje. Naprawdę w pierwszej kolejności chodzi o to, żeby był pokój, bo spokoju nigdy nie będzie. Zresztą pewien niepokój intelektualny, ferment jest nam potrzebny do tego, żebyśmy zadawali sobie trudne pytania i szukali na nie prawdziwej odpowiedzi. A tak każdy indywidualnie no, musi sobie radzić jak potrafi. Nie dawać zbyt łatwo wiary temu, co te tak zwane media nam przekazują. Ja tu nie mam żadnych rad punktowych, co czytać, czego nie oglądać. Trzeba stworzyć sobie ten sposób zasięgania, dochodzenia do opinii, ale przede wszystkim kontestować. To znaczy nie brać wszystkiego na wiarę. Ja byłem tak wychowany, na koniec powiem państwu, w swoim domu rodzinnym, tak mnie mama wychowywała, tak iż ja byłem naiwny, że to, co mówi ksiądz w kościele, redaktor w telewizorze i nauczyciel w szkole, no to jest święta prawda. A potem szybko zrozumiałem w różny sposób, w różnych etapach życia, także będąc w mediach, opowiadałem państwu tę historię, co ja powiedziałem, a co potem powiedzieli redaktorzy naczelni, że ja powiedziałem. Przekonałem się, że to było bardzo naiwne, ale również naiwne byłoby stwierdzenie, że jest odwrotnie, że wszyscy kłamią. Tak. Nie, to jest bardzo skomplikowana rzeczywistość, a czasami nie ma jednoznacznej odpowiedzi. To są te najtrudniejsze sytuacje. Wtedy trzeba szukać pewnego kompromisu, ułożyć się i nie zgadzając się z punktem widzenia, czy to koalicjanta, czy to wroga, czy to sąsiada, czy to dzieci albo wnuków, czy współmałżonka, czy na uczelni, na seminaryjnej dyskusji, szanować inne poglądy, jeśli jest w nich ziarno racjonalności. Częstokroć tak jest. I ja akurat jestem z nauk społecznych i te nauki społeczne to są takie, że tych prawd absolutnych jest bardzo niewiele. Moja ekonomia jest kontekstualna. To ktoś chce, niech czyta jeszcze inną książkę, Świat matni, z przewrotnym podtytułem, czwarta część trylogii, gdzie pokazuje tą swoją linię tak zwanego nowego pragmatyzmu. A w tym życiu to jest trochę tak, jak w tym polsko-żydowskim starym dowcipie, kiedy pyta młody człowiek, mądrego rabina, to ile jest 2 razy 2? A on mówi, a to zależy, sprzedajesz czy kupujesz. To pokazuje, że w wielu kwestiach punkt widzenia zależy od tego, jakie mamy interesy. Ale także, podkreślam, jest drugie i, jakie mamy idee. Więc zawsze warto się zastanowić, czy spór, który obserwujemy albo w którym uczestniczymy, dotyczy tego, że my mamy inne idee, inne systemy wartości, co innego rozumiemy przez dobro, zło, czy też mamy po prostu inne interesy, że chcemy wydawać albo zarabiać, albo pracować, albo należeć, albo nie.
W każdym przypadku jest tak. Czy jeśli chodzi o nowe propozycje traktatowe w naszej Unii Europejskiej, czy jeśli chodzi o przystępowanie do euro, czy jeśli chodzi o pomaganie finansowe, militarnie walczącej Ukrainie, czy jeśli chodzi o przyjmowanie imigrantów, uchodźców z innych kultur, to wszystko ma wiele aspektów. To jest bardzo kolorowa paleta, a nie czarno-biała. Nigdy nie dawajcie wiary, albo inaczej, prawie nigdy tym, dla których wszystko jest oczywiste, jest albo tak, albo siak, jeśli chodzi o sprawy, które budzą nasze wątpliwości. Ostatnie pytanie, tylko bym prosił bardzo o krótką odpowiedź. Jakiego pytania nikt panu jeszcze nie zadał w temacie książki Wojna i pokój i jaka jest na nie odpowiedź? No tak, no to jest w rzeczywistości trudne pytanie. Sądzę, że jeszcze wielu pytań mi nie zadano, więc chyba nie potrafię panu na to pytanie odpowiedzieć. Jak mi zadają pytania, to jak wiem, to od razu odpowiadam, albo bardzo często głośno myślę. Więc nie potrafię panu na to pytanie odpowiedzieć. Dobrze. W każdym bądź razie, może tak odpowiem. Pan nie zaskoczył mnie żadnym z tych pytań, co nie oznacza, że źle myślę o tych pytaniach. One są inteligentne, ale są zarazem oczywiste, bo pan dotyka istoty spraw. I te pierwsze cytaty na początku, one są bardzo znaczące. Ja uważam, że wielką odpowiedzią na pańskie pytania, czy na moje także troski, rozterki, to jest ten cytat z Anne Morelli. Te 10 zasad. I dobrze by było, jakby każdy sobie może spisał je i miał je przy swoim komputerze, na swojej etażerce, przy stole w salonie, gdzie oglądają telewizję i patrzył na te zasady i czytał. Na przykład zasada 6. Wróg używa zakazanej broni. Tak, proszę bardzo. O, zasada 5. Wróg świadomie stosuje okrutne środki, my popełniamy tylko niechciane błędy. Przecież my jesteśmy zupełnie odcięci od propagandy rosyjskiej z oczywistych powodów, ale jeśli ktoś mieszka w Moskwie, w Petersburgu, czy ja wiem, daleko na Czukotce albo Kamczatce, gdzie też kiedyś byłem, to on słyszy dokładnie te same argumenty, że Ukraińcy są okrutni, a oni tylko popełnili niechciane błędy. Jak się dowie ktoś, ja wiem w Nowosybirsku, że rakieta spadła na dom mieszkalny i zginęło jedno dziecko, jeśli się dowie o tym, to był niechciany błąd. A jeśli wróg Ukraińcy coś takiego zrobią, no to od razu to będzie pomnożone przez wiele. To są te okrutne środki. To samo jest na styku Gazy Ukrainy, to samo jest na styku Darfuru i Sudanu, to samo widziałem w innych miejscach. Już nie będę o tym opowiadał, ale jak mi pan nie zadał jakiegoś pytania, to może właśnie takie, a gdzie jest jeszcze gorzej? To powiem państwu, ja byłem w obozie dla uchodźców z Darfuru, to jest region południowo-zachodniego Sudanu, w Czadzie, w środku Afryki. To z tego punktu widzenia uchodźcy z Ukrainy, nawet ci, którym się ciężko powodzi w naszej gościnnej Polsce, żyją w luksusach. My jesteśmy tak daleko od skrajnej biedy i teraz to, co się dzieje w Gazie, to jest kataklizm. To jest kataklizm, którego można było uniknąć, gdyby zdecydowana polityka mocarzy tego świata. Tak, kilkukrotne wizyty sekretarza USA Blinkena w Tel Awiwie, w Izraelu, w Jerozolimie, na Bliskim Wschodzie są po prostu jedną wielką klęską. To, że poleciał tam prezydent Stanów Zjednoczonych, za to, że poleciał, to mu chwała, a za to, że nie potrafił nic zrobić, żeby uniknąć tej tragedii, która rozgrywała się potem i rozgrywa się w tej chwili, kiedy mówimy te słowa, należą mu się wyrazy potępienia, bo on naprawdę może zrobić więcej niż papież Franciszek, sekretarzem generalnym ONZ-u i kilku najwybitniejszych dyplomatów czy profesorów, o których tutaj wspomniałem, bo takich, co mają rację i zarazem dobrą wolę, naprawdę w tym wędującym świecie nie brakuje. Natomiast rządzą partykularne interesy i złe idee. I czasami ci ludzie mają
są na wierzchu ze swoim sposobem myślenia, który w ramach prania mózgu nam narzucają. Może pan to zauważył, bo widzę, że pan przeczytał książkę dosyć dokładnie. Tam jest i takie zdanie. Wszyscy mamy wyprane mózgi, tyle że pierzemy w różnych pralniach. Ja piorę w BBC World i The Economist, ale przynajmniej wiem, jakich detergentów używają. Otóż tak, proszę państwa, mamy wszyscy w pewnym sensie wyprane mózgi w ten sposób, że my, no jak wiemy, to świecimy odbitym światełkiem, bo ktoś nam pokazał, napisał, powiedział bardzo wiele rzeczy. Przetwarzającej większości nie doświadczyliśmy, nie zweryfikowaliśmy, nie zbadaliśmy. To jest niemożliwe. Dlatego cenię sobie bardzo to, co robi BBC World, że jak podaje informacje, to pisze, jak podaje jakieś tak zwane stwierdzenie, to pisze, faktu tego nie jesteśmy w stanie jednostronnie, obiektywnie zweryfikować. A więc nie, że mówią, bo tak się powiedziała ta czy inna agencja albo propaganda tego czy innego kraju. Weryfikują te informacje. My takiej możliwości nie mamy. Ale warto się zastanowić, prawda, no, jakie media kształtują te nasze poglądy i właśnie jak ich używają tak zwanych, kiedy ja to obrazowo z pewnym sarkazmem mówię, detergentów używają, jakich środków, bo nie jestem tak naiwny, żeby powiedzieć, że BBC World czy The Economist, które szanuję i cenię, mówią prawdę, całą prawdę i tylko prawdę w 100% i w każdej sytuacji. Tam też pracują ludzie, którzy mają swoje idee i swoje interesy. I czasami mamy takie same, a czasami mamy różne. Ale jednak jeśli już ktoś jest blisko obiektywizmu, no to na pewno bardziej BBC niż jakakolwiek z polskich agencji, już nie wymieniając ich z oczywistych powodów po imieniu. W tym miejscu postawmy kropkę. Dzisiaj państwa i moim gościem był pan Grzegorz Kołodko, autor książki Wojna i pokój. Panie profesorze, bardzo dziękuję za rozmowę. To ja dziękuję za zaproszenie. Wszystkiego dobrego. A z państwem żegna się już Rafał Górski. Kolejny odcinek podcastu Czy masz świadomość w ramach tygodnika Spraw Obywatelskich już za tydzień we wtorek. Do usłyszenia. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia w następnej audycji Czy masz świadomość? Wszystkich naszych podcastów możesz słuchać na portalu institutsprawobywatelskich.pl oraz na kanałach Instytutu Spraw Obywatelskich w serwisach YouTube i Spotify. Słuchaj, myśl, działaj!